Gospodarz Agnieszka Kiedrowska, zapraszam na informacje dnia. Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Donald Tusk ma złożyć dymisję. Prezydent Bronisław Komorowski mają przyjąć w czwartek. Wczoraj rządząca koalicja potwierdziła, że kandydatem na premiera jest marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Prezydent Bronisław Komorowski stwierdził wczoraj, że po dymisji premiera Donalda Tuska powierzy misję tworzenia rządu marszałek Ewie Kopacz. Jak ocenił w obecnej sytuacji prezydent, który chciałby toczyć spór o następcę Tuska, byłby nieodpowiedzialny. Po złożeniu dymisji przez Donalda Tuska Bronisław Komorowski ma spotkać się z Ewą Kopacz. Pan prezydent Bronisław Komorowski uzyskał dzisiaj potwierdzenie od pana wicepremiera Piechocińskiego, że jest wspólny kandydat koalicji większościowej na premiera. Tym kandydatem jest pani marszałek Ewa Kopacz. Jeśli prezydent przyjmie dymisję rządu w czwartek lub w piątek, to nowy premier zostanie powołany najpóźniej do 25 lub 26 września. Wczoraj w sprawie zmian w rządzie spotkała się rządząca koalicja. Wiadomo, że koalicjanci różnią się w ocenie działalności na przykład Bartłomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych, jednego z głównych bohaterów afery taśmowej. To dodatkowo doleje oliwy do dawnych konfliktów, które rozbudziła nominacja Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Przy okazji odejścia Donalda Tuska do Brukseli ożywiły się wewnętrzne spory, dały sobie znać podziały frakcyjne, które nie miały takiego natężenia w ostatnim czasie, a to oznacza, że każdą z tych liczących się frakcji w Platformie Obywatelskiej Ewa Kopacz musi zadowolić. Nowy premier w ciągu 14 dni od powołania przez prezydenta przedstawi Sejmowi skład i program działania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Po jego uzyskaniu nowy rząd zacznie funkcjonować na przełomie września i października. Nie będzie podziału Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Taka decyzja zapadła tuż po zakończeniu wczorajszego spotkania koalicyjnego. W resorcie trwają poszukiwania następcy Elżbiety Bieńkowskiej, która jest polskim kandydatem na unijnego komisarza. W ubiegłym tygodniu wicepremier Janusz Piechociński zapowiedział podział Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na dwa resorty – Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Rozwoju. Pierwsze w ramach koalicji miałoby przypaść Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, któremu przewodniczy Piechociński. Na czele drugiego miałby stanąć wiceszef Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło. Jednak do końca obecnej kadencji podziału ministerstwa nie będzie, zapowiedział wczoraj wicepremier Janusz Piechociński. O taki obrót sprawy wnioskował również Elżbieta Bieńkowska, szefowa resortu infrastruktury i rozwoju. Wicepremier apelowała, by nie dzielić resortu, gdyż jak stwierdziła, to jedno z najlepiej działających ministerstw. Bardzo dużo środków europejskich idzie w sektor transportu, drugi kolei, w sektor lotnictwa i ścieżka przepływu tych pieniędzy jest o wiele krótsza. Widzę, że to jest wiele efektywniejsze i to ministerstwo po prostu bardzo dobrze działa, podkreśliła. Elżbieta Bieńkowska 5 dni temu została oficjalnie zgłoszona jako kandydatka Polski na komisarza Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego. W tej chwili w resorcie trwają poszukiwania nowego następcy Bieńkowskiej. Sejm zajmie się jutro obywatelskim projektem ustawy w sprawie demoralizowania dzieci w szkołach poprzez edukację seksualną. Autorzy nowelizacji kodeksu karnego chcą, aby deprawacja dzieci była karana. Pod wnioskiem podpisało się 250 tysięcy osób, głównie młodych. Projekt ustawy Stop Pedofilii to jest próba zastopowania, uczynienia z polskiej szkoły miejsca promowania pedofilii. Inicjatorem zmian w kodeksie karnym, który będzie chronił dzieci przed demoralizacją w szkołach, jest Fundacja Pro Prawo do Życia. W artykule 200b kodeksu karnego chcemy dodać paragraf 2 tej samej kary, czyli do 2 lat pozbawienia wolności podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletnich poniżej lat 15 zachowań seksualnych lub dostarcza im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań. Ustawę poparło 250 000 obywateli, głównie osób młodych. Organizatorzy akcji zbierania podpisów pod nowelą nie spodziewali się takiego poparcia. Właśnie świadomość obywatelska i świadomość tego, że jest zagrożenie, tak, że ktoś w imię chorych interesów dla finansów jest w stanie demoralizować dzieci, jest w stanie robić biznes na tym, że skrzywdzi dzieci. Sytuacja w wielu szkołach jest niepokojąca. Grupa edukatorów seksualnych Ponton, działająca przy proaborcyjnej Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, coraz częściej pojawia się w szkołach i instruuje uczniów na przykład o stosowaniu antykoncepcji.
Tego typu zajęcia organizowane są dla coraz młodszych dzieci. Nasze dzieci nie potrzebują seks edukatorów, którzy będą je seksualizować. Nasze dzieci potrzebują troski, dobra i prawdziwej miłości rodziców. To rodzice są najlepszymi osobami, które w świat seksualności będą mogli je wprowadzić. Obywatelski projekt ustawy nowelizujący kodeks karny obejmuje m.in. zakaz prezentowania małoletnim treści erotycznych i rozbudzania zachowań seksualnych, de facto wystawiających dzieci i młodzież na łup pedofilów. Seksinstruktaż niszczy też poczucie wstydu dzieci i pokazuje zboczenia jako normę. Jeszcze w tym miesiącu będą propozycje zmian dotyczące umów na czas określony. Według zapowiedzi ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, rząd powinien je przyjąć jeszcze w tym roku. Resort pracy chce, by maksymalny czas trwania umów terminowych wynosił 36 miesięcy. Pracodawcy proponowali, by okres ich trwania nie przekraczał 4 lat, a związki zawodowe postulowały, by wynosił maksymalnie 18 miesięcy. Rządowy projekt zakłada także zrównanie czasu wypowiedzenia takich umów, wynoszący obecnie 2 tygodnie, z tym, jaki przysługuje przy zatrudnieniu na czas nieokreślony. Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, podkreśla, że 3 lata to zdecydowanie za długo. Jednocześnie mówi, że pracodawcy nadużywają umów, ponieważ pozwalają na zwalnianie pracownika bez podania przyczyn z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Ważniejsze od tego, jak długo będzie trwała umowa na czas określony, jest to, aby okres wypowiedzenia był taki sam jak przy umowach na czas nieokreślony. Tu będzie wojna jeszcze, dlatego że pracodawcy opowiadają się, aby w ogóle zrównać okresy wypowiedzenia bez względu na to, jakie są umowy. Czy umowa stała, czy na czas określony, chcą też, domagają się, aby nie musieli uzasadniać zwolnienia. Dzisiaj sytuację mamy taką, że jeżeli pracownik ma być zwolniony, pracodawca musi uzasadnić, podać przyczynę, rzeczywistą, prawdziwą przyczynę zwolnienia, co jest ważnym narzędziem dla szczególnie związków zawodowych, które taką przyczynę mogą podważać. Mogą wykazywać, że pracodawca nie stosuje sprawiedliwych kryteriów zwalniania pracowników. W marcu 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że 2-tygodniowy okres wypowiedzenia dla umów terminowych bez względu na długość zatrudnienia jest dyskryminujący. Nadmierne zadłużanie się samorządów staje się coraz bardziej powszechne. Wiele gmin w Polsce już teraz szuka oszczędności, gdzie się tylko da, aby poradzić sobie z ogromnymi długami. To, czy samorządy w Polsce nie zadłużają się ponad miarę, chce sprawdzić Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy zbadają wiarygodność wieloletnich prognoz finansowych, na podstawie których gminy biorą kredyty. Najwyższa Izba Kontroli jeszcze we wrześniu rozpocznie kontrolę, jak regionalne izby obrachunkowe, czyli te instytucje, które na co dzień kontrolują finanse samorządu terytorialnego, przeciwdziałają nadmiernemu zadłużaniu się właśnie gmin. Dlaczego ta kontrola jest taka ważna? Zadłużenie polskich gmin to ponad 70 miliardów złotych. Według obliczeń Najwyższej Izby Kontroli od 2007 roku zadłużenie samorządów zwiększyło się o ponad 44 miliardy. Złotych. Spowodowało to wzrost kosztów obsługi długu w budżetach samorządów. Sprawa jest niepokojąca, ponieważ w niektórych gminach zadłużenie w ciągu roku wzrosło nawet o 30%. To musi niepokoić, bo na przykład w jednym z lat ponad 100 jednostek samorządu terytorialnego przekroczyło dopuszczalny poziom zadłużenia. A z drugiej strony mamy nową perspektywę budżetową Unii Europejskiej i to przecież na samorządach będzie ciążyć ta odpowiedzialność, żeby dużą część z tych pieniędzy wydać na inwestycje. Kontrola rozpocznie się w ciągu najbliższych dni. Obejmie ona takie województwa jak podlaskie, opolskie, wielkopolskie, podkarpackie, zachodniopomorskie i świętokrzyskie. Sprawdzanie samorządów wynika z nałożonych na nich obowiązków rozdysponowania środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Dlatego ważna jest dobra kondycja gminnych finansów. I na koniec Belgia, gdzie tak zwana eutanazja coraz bardziej wymyka się spod kontroli. Zgodnie z prawem zabijaniu mogą być poddani wszyscy, gdyż nie ma żadnej dolnej granicy wieku. Stop takiemu procederowi mówią obrońcy życia, którzy składają pozwy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. O sprawie napisał nasz dziennik. W 2002 roku Belgia jako drugi kraj na świecie po Holandii zalegalizowała zbrodniczy proceder, jakim jest eutanazja. Od tamtego czasu liczba przypadków eutanazji nieustannie rośnie. Co gorsze, Belgia jest pierwszym krajem zezwalającym na zabójstwa bez względu na wiek.
Niepokoi także powszechna znieczulica. Aż 3/4 obywateli Belgii nie ma nic przeciwko eutanazji sankcjonowanej prawem. Jednak pojawiają się głosy sprzeciwu. Przykładem jest Tom Mortier, belgijski lekarz, który wystąpił do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o zakazanie w jego kraju eutanazji. Mortier zdecydował się na taki krok po tym, jak w majestacie prawa została zabita jego matka. Kobieta była zdrowa, nie skarżyła się na żadne dolegliwości bólowe. Cierpiała jedynie na problemy emocjonalne, ale w tej sprawie konsultowała się z psychiatrami, którzy uznali, że jej stan jest uleczalny. Zażywała jednak leki, które mogły przyczynić się do rozwoju skłonności samobójczych. Wim Distelmans, onkolog, nie wziął tego pod uwagę. Po prostu uznał, że najprościej będzie kobietę zabić. W kwietniu 2012 roku podał jej śmiertelny zastrzyk po uzyskaniu wymaganej opinii trzech innych lekarzy, którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się pacjentką. Kończymy to wydanie informacji dnia. Kolejne wiadomości przekażemy Państwu po godzinie 12. A już za chwilę Wioleta Czarnomska i prognoza pogody. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Dziś na krańcach wschodnich Europy, nad Morzem Śródziemnym i Wyspami Brytyjskimi widoczne są układy wyżowe. Natomiast niże oraz fronty atmosferyczne zaznaczą się od Skandynawii aż po Alpy. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie płytka zatoka niżowa, a nad obszar naszego kraju napływać będzie chłodniejsza polarnomorska masa powietrza. Dziś od Skandynawii przez Polskę aż po Alpy rozciąga się front z pochmurną pogodą. Oznacza to, że mogą pojawić się burze obfite w deszcz. Pogodnie będzie jedynie w rejonie Wysp Brytyjskich, zachodniej Rosji i Morza Śródziemnego. Ciepło na południu kontynentu, nawet do 31 stopni. Znacznie chłodniej będzie w Berlinie oraz w Moskwie i tu termometry wskażą blisko 20 stopni Celsjusza. A już teraz spójrzmy na mapę Polski. W ciągu dnia czeka nas zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. W rejonie Mazowsza o dość intensywnym natężeniu. Niewykluczone, że miejscami zagrzmi. W zachodniej Polsce aura powinna być zdecydowanie spokojniejsza. Pogodne niebo dopisze dziś jedynie na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Na północy kraju na termometrach zobaczymy od 18 stopni w Kołobrzegu i Koszalinie do 19 w Gdańsku. Najcieplej ma być dziś w rejonie Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam synoptycy prognozują nawet 24 stopnie. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, w czasie burz silniejszy z zachodu i północnego zachodu. Barometry wskażą dziś około 1014 hektopaskali. W dalszym ciągu przewidziane są wahania ciśnienia. A przed nami szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Zapraszam. Przed południem w rejonie Pomorza i na południowym wschodzie sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze możliwe przejaśnienia. Po południu na Pomorzu, zachodzie i wschodzie nadal dużo chmur z przelotnym deszczem. Natomiast w rejonie Pomorza Zachodniego możliwe burze. W dzień termometry wskażą maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu do 22 w rejonie Podlasia. Wiatr będzie wiał słabo z kierunków zachodnich. Barometry w stolicy wskażą około 1014 hektopaskali.
Kolejna prognoza pogody tuż po informacjach dnia o godzinie 12. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.